ten awans przysłonić wszystkiego nie może, natomiast cieszyć się oczywiście trzeba, bo to była misja Michniewicza i można powiedzieć mission completed, nie? Tak? Czyli wyjście z grupy. Po stylu każdy widział, kto rwał, nikt nie jest głupi. Ja byłem na żywo, to widziałem, pewnie jeszcze gorzej to wyglądało niż w telewizji, bo Polakom było ciężko utrzymać się przy piłce, wymienić kilka podań, wyjść do kontrataku, czy dać wsparcie Robertowi, który bardzo mocno tam momentami osamotniony walczył z obrońcami. I to się rzucało. Trener Michniewicz reagował już w przerwie przy wyniku 0-0. Dwóch skrzydłowych. Chciał trochę zmienić styl gry, żeby gdzieś zacząć mocno i bokami grać, ale po przerwie szybko ta stracona bramka ułożyła mecz Argentyńczykom. Natomiast awans jest awansem. Okoliczności dziwne. Ja sam grałem taki mecz i to dobrze go pamiętam z Japonią. Tylko w innej trochę sytuacji, bo my wygrywaliśmy, więc my nie musieliśmy atakować. Oni nie musieli, bo też mieli awans. No taki mecz był naprawdę dziwny i źle to później wygląda. Natomiast obie drużyny na koniec, my wygrana mecz, a Japonia wtedy awans. Teraz jest inaczej. Argentyna wygrana, a my po porażce awans. Byłeś zdziwiony postawą reprezentacji Polski, bo kiedy rozmawialiśmy dzień przed meczem, tutaj powiedziałeś, nie będziemy w stanie utrzymywać się przy piłce, nie będziemy w stanie trzymać inicjatywy. No ale że tak źle to będzie wyglądało, to chyba nikt nie mógł przypuszczać. Zresztą nawet Czesław Michniewicz na konferencji prasowej powiedział, że do przerwy graliśmy bardzo słabo. W przerwie próbowaliśmy coś zmienić, ale no niestety od razu po wyjściu na murawę w drugiej połowie dostaliśmy bramkę i sytuacja się jeszcze bardziej skomplikowała. To co powiedziałem, natomiast odczułem takie wrażenie, że gdyby Argentyna w tym meczu musiała właśnie 4-0 wygrać do awansu, to ona by wygrała te 4-0. Oni przy 2-0 no, spuścili trochę z tempa, już zaczęli trochę grać od ja do ciebie, ty do mnie i tak dalej. Gdzieś dalej te sytuacje po błędzie Kiwiora były krystalizowali sobie, jak właśnie Laudaro, czy później Kiwior wybijał z linii powcińca chyba Messiego, to było już, jak dobrze nie pamiętam, bo też przeżywałem ten mecz.